Dzień dobry. Cześć, Kasia. Witam. Jak tam? Zdrówko? Czekaj, chodź. Kasiu, wejdziemy. Nie, nie, bo ten już jedzie to... A! Zdjąć kurwa 10 watków babka chciała. Ty chciałeś się zwolnić? No. Dobra. To sypiemy, no, kurczę. Tak, nie ale tego... ile sypiemy? No tak, żeby 50 kilo nie będziemy tego ważyć. Wiesz, silnika 50 kilo. No. A te wziąłem węższe, te białe, no to... Bo tam to tak było zajebiste były. No, pół worka i 50 kilo, nie? Księże worki. Ej. Przyniosę jeszcze jeden worek. Zarobiliście w tym samolocie, nie? No. Także chłopaki idą przygotować kombajn. Ja jadę na skup, jest godzina 8.30, jesteśmy po śniadanku. Chłopaki idą tylko nalać paliwa i przedmuchać filtry, więc to im zajmie około pół godziny, bo też śniadanie zawsze było po czyszczeniu jedzone śniadanie. Tylko teraz tak jakoś wyszło inaczej. Po prostu wyszło inaczej, bo ja musiałem jechać. Zobaczcie u nich, jak to wygląda, ich relacje. Kolejny piękny, słoneczny dzień. Zaczynamy z bizonkiem. Ja pierdolę. Wyjmuję szablę do szermierki, jest stan pomiędzy minimum a maksimum. No. O, i szermierka, ty, załadnią. Do szermierki szabla. Gitara. Ja pierdolę, kurde, uciekam. Dodać bankę. Nie. Ale zażygany, co? No. Jadran chce go remontować, a nie? Ty, ale łyknął oleju. Tak? Trzeba dolać. Jeszcze na dzisiaj starczy. No, więc ją uruchomimy, co? Dzisiaj może jak szybciej skończymy? CD40? Dużo lepszy. No kurde, nie lepszy niż CD30. Ty, dzisiaj może jak szybciej skończymy, może zrobimy te światła, żeby chociaż jutro no pojechać. A dzisiaj będziemy trochę owsa spróbujemy, zobaczcie się jedną chwilę. Nie zrobimy dzisiaj owsa. No bo będziemy sypać przeżyto. Trzeba mu powiedzieć, bo nie chce mi się tego workować i z tym. Ej. Obsługa codziennie jest bardzo ważna. Dlaczego, Bartek? Trzeba dbać o sprzęt. Dlaczego obsługa codziennie jest bardzo ważna? Bo zapewnia nam pracę jaką? Dobrą. I jaką jeszcze? Szybszą. I jaką jeszcze? Bezawaryjną, bezawaryjną, Bartoszku. Ty mnie uczysz. No uczę cię, bo tak od września. Czekaj, zobaczymy jeszcze. CZ40. Jeszcze troszkę wlejemy, jeszcze seteczkę. Bo od września będziesz się uczył takich rzeczy właśnie, definicji różnych, zasad. No. I co nam powiesz, Adrian, ciekawego jeszcze? Nic. No to wlewamy paliwko, nikt ma. Kurde, robota idzie, nie? Zobacz, jak podjeżdżasz. Kiedy my byśmy ogarnęli to, nie? Jutro. A wczoraj dopiero wykorzystaliśmy pełny przerów rekorda, nie? Baliśmy się, że go przypchamy czy coś. Teraz śruba do końca dokręcona. Do oporu. Musi pracować. Nic się gubi. Ale ładnie czyści. Można jeździć, nie? No. Wtedy przerób ma i lepiej ziarno czyści, mi się wydaje. Nie oszukujmy się. Te kombajny nie, nie oszukujmy się. Nie oszukujemy się. Te kombajny nie tracą na wartości. Teraz no. Nie wiem. Ale teraz rekorda takiego nie kupisz za niżej niż stówkę. No właśnie. Bo za naszym zakupione zyskały na wartości. Właśnie, właśnie o co chodzi na tym. Ale nie ma w ogóle. Ja patrzę 150 do 200 tysięcy ceny. Ale nie ma takich rekordów. No. Jak jest to jeden i jest parę dni tylko. A ogólnie ten John taki złom, nie? Co? Ten John taki złom. Zawsze każdy chwali swoje, nie? John Deere to złom. Jaki John Deere złom? John Deere najlepszy, nie? Ktoś ma New Hollanda. Jaki New Holland złom? New Holland najlepszy. Zawsze pamiętaj. Każdy Żyd swój towar chwali. Każdy swój ciągnik chwali. No tak. I nie powie, że to się zepsuło, nie? A pan Irek zawsze mówił, najlepszy, dobry ciągnik, ten, który się nie psuje, nie? No. Wszystkie się psują. Wszystkie równo się psują. Dodać, my tylko jest, jest ta jedna zasada. Jak dbasz, tak masz. No. Ktoś powie, że my nie dbamy, bo... Ale no, obsługę codzienną taką robimy, to tam chłodniczka... Jak nie jest dbane?
olej sprawdzony. No i tyle. Co dzień jest dbane, co dzień wszystko jest sprawdzone. I teraz sobie przekonałem, żeby wlewać też paliwko B0. No ale no, już, no. Ale jest widać na przykład po kombajnie wczoraj, nie? No ale B0 tam mało sobie zjeść. A wczoraj był normalnie, jakby kurde ciuchciała jechała. No. Jak zawsze tankowałem z tatą traktor, to właśnie taka ropa kiedyś była. No. Taka niebieskawa, przedroczysta i taka fajna. A teraz innej na stacji nie ma jak żółta, nie? Kurde, nic nie gubi, nie? Nie ma nic. Nie, gdzieś ziarko jest jedno. No ale delikatne jedno. A wiesz, że przecież to ma większy potencjał od pszenicy? No. Jest od bardziej delikatne, nie? Nie, większy potencjał, czyli może więcej plonować. Patrz. Ale widać, że ta ma więcej genów żyta. Podłużne bardziej, nie? Tak, bo są pszenżyta też, co mają więcej genów pszenicy. Pszenicy jest krótsze i grubsze takie, nie? Takie bardziej pękate, wiesz? No. Dobra, jedź do swojego Porsche Cayenne. No i takim sposobem widzicie, zdeklasowałem Adriana. Dobra, można jechać. Adrian szedł do 3PK. Wszyscy pozdrawiają, normalnie rozpoznawalność jest duża. Półweczkami wyhamowujemy. O, i sobie ładnie będziemy skręcać. Kurde, jest ułatwienie tutaj. Fajnie półweczki, ciach, 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 ciach. Tylko na pierwszy moment to trzeba to wszystko ogarnąć. Ja już tutaj któryś z kolei raz jadę. O, i teraz sobie zmienimy bieg. Delikatnie hamulcem. I naprawdę to wszystko idzie tak gładziutko. Pierwszy moment, no to trzeba się przyzwyczaić, wiadomo. Ale teraz, no kurczę, petardka jest. No jeżdżę, już fajnie się jeździ. Kurczę, no powiecie sami, no kurczę, nikt nie jest alfa i omega i nie wsiądzie do obcego ciągnika i od razu wszystko wie. No trzeba się z tym oswoić, przyzwyczaić. Ja tu już któryś dzień z kolei jeżdżę tym. No i powiem wam, że całkiem sympatycznie. No pierwszy moment, no to wiecie, no, no to nie idzie tak wszystko sprawnie, gładko, ale jest okej. Okay. Maszynka fajna, jest no dużo bardziej skomplikowana niż ten, na przykład Ursus, co mamy w robocie, bo no tam są tylko 4 podstawowe biegi, 3 zakresy i dziękuję, nie ma żadnych połówek ani nic. No i przede wszystkim jest rewers, tam jest mechaniczny, a tu jest wszystko elektrohydraulicznie. No jest to ułatwienie, no nie powiem, że fajne, no fajne. No ale zobaczymy, jak to będzie trwałość. No tutaj już no odpukać nie malowane, nie wiem gdziekolwiek, o, szyba nie jest malowana. Tutaj no są bardzo zadowoleni z tego John Deere'a. No i to potwierdzam, no bo już tyle godzin co ma najeżdżone i się nie psuje. No, z tego to wszyscy mówią, że to ostatni poczciwy John Deere, ta seria, to ten tu jest. Że te nosze to tylko się płaci za markę i nie są tego warte. Nie wiem, nie wypowiadam się tyle, co inni słyszeli, tyle, co inni mówią. Ja mogę tylko powiedzieć, no bo nie użytkuję tych ciągników, no to nie wiem. I zbytnio się nie znam na tych markach, na tych John Deere'ach czy New Hollandach, no bo nie mam z nimi tak styczności, nie? Tam czasem coś się naprawi, ale naprawdę jest sporadycznie, no u nas to bazują Zetory i Ursusy, no. Idę, kierunkowskazy ładnie używasz. Ładnie, nie? No. Teraz ładnie. A się mówiłem widzom do kamery. No. A nagrywasz? No, nagrywam. Ja bym uczył przed kamerę. Już no. Na nasze nagranie będzie się pokrywać fajnie. Ja wyłączam, ty masz nagrane. No. No, właśnie mówiłem widzom, że kurczę, że coraz bardziej mi się podoba ten ciągnik, że go coraz bardziej ogarniam. Przeżytko głem ładnie, nie? Zawsze plonuję. No, fajnie. Koło 7, 6, 7 tak dawało zawsze, nie? No. Ty, a moja opryskiwaczem da radę rozlać RS-em? Jak końcówki podawiercam. Jak ty masz tyle hektarów, to zawsze po pipku idź tam, sikniesz raz i tyle. Wystarczy. Ty. Ale ja muszę wtedy dyszę zmienić na taką kropelkową. To jak będziesz tak pym, 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 pym. No. O kurde, nie. Jak być wariatem tej królem, no.
stawiamy no na jakby, ale jak zrobić taką halę na kombajn i zrobić ją w razie wu na zboże? No, żeby tylko beton był, płaskie no. Coś do sypania. I wiesz, podmurówkę na 1,5 metra i ogień, bloczka. A zobacz jak ten ścinać, ja mówię na to, rozdrabniać słomy z Płocka, jak on daje radę, nie? No. Ja myślałem, że on będzie się przepychał, czy co? Kurde. Że pachła, ale ani razu nie zapchaliśmy ale kombajnu. Ale jak rozwala. No. On normalnie, z tyłu normalnie, to jak jedziesz takie zboże, się nie skoszone, to normalnie zboże chce wywalić tak mocno, taki jest ten powietrze, nie? No. Noże nowe. Nie ma co oszczędzać na tych nożach. Waryńskiego? Waryńskiego. Zobaczymy, ile dadzą radę. Ościć. Noże letki też wkładaliśmy, też waryńskiego, nie? Ościć też nie wolno. No one są samooszczące no, czy coś. Nie, ościć nie wolno, bo jak się naościć to pękają, no, pękają podobno. No, ty myślisz, nie ma to kurde. Normalnie jakbyśmy jakieś na odpuście byli, nie? Czemu? Nikt nie popękuje. No masakra. Kasiu dzisiaj spał, ja film montuję i co było? Obudziłeś się? Tak. Co jest? Aha, to jak ten komputer był. Bo renderował ja się pierdziele. Film. Ja myślałem, że w bizonie jestem. Bo to... A no. W bizonie też tak, cały czas mucarnia chodzi. No. I się przepuściłem, że w bizonie jestem w nocy. No. A patrzę, w łóżku leżę, kurde, to komputer tak. Ale beka, masakra. Patrz, nawet oddziela kwasty. Kwas oddzielony, a zboże zebrany, zobacz. Ja pierdzielę, nie? No. Ja pierdzielę. Gdzieś tam na tym było. I zobacz, Głuchowiec nawet oddzielił. No, kurde. Jedziemy na następny kawałek. Adrian idzie do swojej rakiety pszczółki. Taka żółciutka, czarniutka ta pszczółka. Kurde, powodzi mu się taki awans dostać. No kurczę, nie każdemu się zdarza. Idę do mojej fury. Kazik Kaszeba. Kurde. Pierwsza dawka RSM poszła. Co on? Ciubaty. Taki zapierdziel, że nawet nie ma kiedy się zważyć na wadze, tylko wysypuję na skupie i jadę. Ledwo zdążyłem, kurde, odebrać tą przyczepę i już kosią kolejną. Tata mówi, że przeżyto fenomenalnie, sypie na pewno powyżej 8, więc jesteśmy zadowoleni. Będziemy siać tą odmianę, bo jest super. Kurde, trzeba szybko. Kurde, klęskę urodzaju. Jedziemy. Już? Zwiniesz? No.
Widzę, on na żołędziach już czeka, kurde. Jadę. Dzięki! Weselny klimat tak się zaczyna. Jest biały welon, a w nim dziewczyna. Strumienie wódki i trochę wina. Co tam, jak tam? Żadne nie widział. Jak ty mówisz, pianę by pił czy toczył? Toczył pianę, kurde, masakra, pianista. Ładna wydajność. Ale nie kurzy dzisiaj tak, nie? Co się nie kurzy? Kurde. No ale szyby się tak nie kurzą. Nie mogłem dojechać do końca, tak mnie przycisło. Mówię sobie, no, wysypi z tej strony stale. Kurde, nie dojadę. Ale jest masakra, tak są kombajna tragedia. No. Ja szedłem w ten, no ja pierdzielę. Jedziemy 6 na godzinę jedziemy. 6 może nie, ale te 2,5 3 na godzinę jedziemy. 2,5 więcej jedziemy. No, z pełnym pierdzielem, no topem. Zobaczcie, się nic nie dzieje, a mi żaden gaz uśmiechnięty. Właśnie tam Milena dowiozła już obiad. Ja czekam na Hollywoodzkiego, ale chyba załatwię nam deser. Jesteście ciekawi jaki? Czekajcie, idziemy na szybkości za deserem. Kwaśny żur. Jest trochę tych jabłek tutaj. Bimbru by się napędziło z takich jabłek. Kurde, pyszny byłby. Jedziemy ze skupu, a ja widzę, Kazimierz tutaj wyjechał na drogę, wziął małą ciepkę. Małą chrupkę mówi, idę wziąć dla naszego chrupka. Co tak chodzi głośno? Co się stanęło? No kurde, ciągle to nie wiedziałem, czy kurde coś nas działają. Tu działają. Działają. Musimy się od arów owce tam skosić. Akurat. Nie ma. Klapki na oczy, kocika koło restauracji. Tak? No, do Kozalina jechałem, ze skupu pewnie wracałem. Tata myślony. Kurde, tak. Tak? Wkurzony byłem, bo na skupie taka kolejka, że pes. A ci się też po skupie kolejka tyle? No. No i co? W niedzielnych ciuchach przyszłeś na pole? Na jadę. No. I co? Tak na chwilę wpadłem. I co? No tak, robimy. Jedziemy na skup obydwoje, jemu podstawiamy dużą na owiec, niech upierdzielę jeszcze owsa nam.
No już zawsze mniej. A my jedziemy na dwoje. Im więcej dzisiaj skosimy, tym jutro szybciej skończymy. Tak, i żniwa do żynki. O to mi chodzi. I szybciej zaczniemy. O mój ty, ale tam! O! Ja wiem, że tam! Te 80 arów, żeby chociaż skosił. Wiesz o co chodzi, nie? No, ja mówię do Marka, żeby końcu mnie przyjadę, poznajemy się na do żynki jutro. Tu. No. A na grupie jest tylko tam półka. Tak? Chodź dzisiaj jakieś dni do piątku, nie? Tak, bo żniwa gdzieś zacznie się. Nie. No skoszą, ale ja przecież żniwak nie robię. Aha. Ja swoją działkę odrobiłem. 80 arów to ile będzie owsa? O tam, 4 tony? No. Ale daje, nie? I co, Piotruś? Źle pokoszone? Zobacz, no, równiutko, niziutko. Pierwszorzędnie zaoraż. No. A to chyba na rozłówę są do pora wszystko, tak? No, na rozłówę będzie orana. No. Bo tu pod rzepak będzie. Dobry mają, to dużo odpadnie, ma to no. Kury, wszystko pokryje. Ale zobacz, źle ten ścinacz bardzo ładnie, nie? Ścina. No da, to nie będzie jak polekcjonuje. To ale fajnie sobie, tu ósemkę łapie tam księżytko, wiesz? Kurde, co? Fajnie. Fajnie, no do żynki będzie. Jeszcze mówię, że 18... A co, księżyto przepijamy? Co? Księżyto. Nie, no ja jeszcze film muszę zmontować. Kiedy? No dzisiaj, na jutro. No tak, ale ogółem. No trzeba będzie. No na jutro zmontuj, bo jutro pewnie nie jest w stanie. No i nie będzie workowania dzisiaj. Jezus, ale skąd ja wezmę księżyto? Nie wiem. No ja. No. Wezmę 07 przyjadę, co? No, no jak? Nie. Grilla trzeba zrobić na zakończenie. Dobra. Oczywiście. Przejazdy Przężyta, zaraz będziemy złapać ostatni zbiornik, też i tego samego zboża, czyli Przężyta. Szło to całkiem sprawnie dzisiaj. My pojedziemy z Adrianem na skup, mamy dwa zestawy przyczep do zawiezienia, a tymczasem Hollywoodzki będzie już kosił owiec. No nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw dzisiaj, że to pójdzie aż tak sprawnie. No bo wydajność koło zamyka się w ponad 8 tonach. No to więc jest dobrze.